Dobra. Żarty się skończyły, słuchajcie. Co się stało? Kupiłem sobie nowe buciki, wow. Razem półprofesjonałki, żeby znowu nikt nie zarzucał, że gram w jakichś amatorkach. Znalazłem świetną ofertę z zeszłego roku, w sumie mam model Hyper Venom X Finale w wersji TF, czyli na sztuczną nawierzchnię. I w dzisiejszym filmie sobie zrobimy takie krótkie porównanie na pierwszy rzut oka, jakie są różnice między takimi butami zwykłymi, amatorskimi, jakie wcześniej miałem. Czy jest to ten najniższy model, jest to model bodajże Fade, czyli niżej nawet niż ten Felon. Jeżeli chodzi o te buty amatorskie, wygląda on mniej więcej tak. No już są troszeczkę zużyte, już bardziej wyczyścić nie mogłem. Także niestety to jest max. Mają te 4 miesiące użytkowania. Dobra, ubieram się, było zimno. Także tak jak mówiłem, mam ten model Fade, to był mój wcześniejszy model, czyli ten najniższy, z najniższej półki, jeżeli chodzi o Hyper Venomy. I kupiłem sobie z zeszłego roku w bardzo, bardzo dobrej ofercie cenowej właśnie model Finale, także będzie to od razu przy okazji unboxing, jak one się prezentują i jakie są takie na pierwszy rzut oka różnice między tymi butami i jak to się może przełożyć na ewentualny performance boiskowy. Także ten model Finale jest odpowiednikiem, jeżeli chodzi o tarfy, jest odpowiednikiem modelu Proximo, tylko że to jest ta wersja bez skarpety. Posiada w sumie te same technologie, nie licząc flyny, czyli ma po prostu język. Jeżeli chodzi o całą strukturę, ja też może właśnie, może na początku mały disclaimer, czyli ja nie jestem żadnym ekspertem, jeżeli chodzi o buty. Są takie, raczej takie różne spostrzeżenia, także jak sobie to, co się pierwszy rzuca w oczy w tym modelu, to oprócz koloru, który mógłby w sumie być oddzielną gwiazdą w jakimś układzie słonecznym, mamy tutaj flywire, czyli mamy tutaj te takie kabelki, które wzmacniają całą strukturę buta. Co w założeniu ma powodować to, że po prostu stopa nie będzie się przesuwała w bucie przy takich dynamicznych zwrotach, tylko będzie się elegancko trzymała. Na pewno jedną z takich pierwszych różnic jest to, że już po pierwszym założeniu są bardzo wygodne, czyli tutaj zakładam, że jest to po prostu sprawa tego Nike Skin, bo tak jak przy pozostałych butach, czy nawet w tych, no tutaj będę porównał bezpośrednio te, no ten komfort był troszeczkę niższy, przede wszystkim czułem ucisk, bo tutaj nie mam najwyższej stopy świata, ale też nie mam z kolei jakiejś super szerokiej, więc czułem troszeczkę lekki ucisk, zanim te buty się faktycznie troszeczkę tak przystosowały do mojej stopy. Tutaj od razu po pierwszym założeniu czuć faktycznie, jakbym już je nosił no co najmniej miesiąc, półtora, także to jest już na plus, tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc, ale tutaj kwestia, wiadomo, kwestia użytych materiałów na pewno. I kolejna różnica to jest to, że w środku mamy takie jakby paseczki, które podtrzymują język, więc zakładam, że on po prostu lepiej będzie się dopasowywał do stopy. Mamy też Nike Skin, czy Nike Skin, czyli po prostu powoduje to, że czujemy, jakbyśmy grali na boso. Także jak sobie spojrzymy w sumie na te dwa buty, to są modele z tego, co kojarzę, one są chyba, wyszły w podobnym czasie. Też możliwe, że te Felony są troszeczkę nowsze, on chyba, to jest model, jeżeli dobrze mówię, mam nadzieję, że się nie mylę, one są z połowy 2016 roku, wyszedł ten model, ten natomiast chyba wiosna 2017, ale głowy nie dam, tak jak mówiłem, nie jestem ekspertem, jeżeli chodzi o te buty. Także co się rzuca w oczy jako pierwsze, to faktura, która, no poza tym, że to oczywiście to są troszeczkę czystsze, bo są jeszcze nieużywane, to są po 4 miesiącach, także faktura tych butów. W Finale, czyli w tych półprofesjonalkach, są takie tutaj mnóstwo takich małych krateczek, które możemy tutaj dostrzec i mamy troszeczkę inne ułożenie tych wzorków. W Felonach natomiast, no jest to takie, no jest to sztuczny materiał, nie ma tutaj nic specjalnego, jest po prostu troszeczkę posiadkowany. Tutaj natomiast poza tymi wypustkami mamy też właśnie takie wgłębienia, na których jest dużo tej takiej siateczki. Kolejna rzecz, która rzuca się w oczy, to jest to, że te są troszeczkę jakby bardziej stabilne, ciężej je zgiąć. Tak, są usztywnione, wiadomo, buty ogólnie powinny się tylko zginać w tym miejscu, czyli tutaj, gdzie mamy palce. Jeżeli jakiś but zgina się na środku, no to znaczy, że kupiliście jakąś podróbkę. Jeżeli chodzi o Felony, no to one troszeczkę bardziej się gną. No też kwestia tego, że są już używane, ale z tego co pamiętam, no to podobny był zakres. Także one były na pewno bardziej się gięły niż te tutaj. Tutaj muszę włożyć sporo więcej siły, żeby je zgiąć. Kolejna różnica to język, czyli tutaj mamy na tym języku, jest taki fajny materiał, nie wiem, nie mam pojęcia co to jest, to jest taka siateczka też.
co zapewne ma w swoim założeniu, prawdopodobnie ma jakieś spełniać funkcje. Niestety, tak jak mówiłem, nie jestem żadnym pro, jeżeli chodzi o buty. Nie wiem, jakie to są funkcje. Może lepiej przylega do stopy, może odprowadza też wilgoć lepiej. Tutaj mamy z kolei standardowy, zwykły język. Jeżeli jeszcze chodzi o ten model, który wziąłem, on ma taki fajny bajer, że jak gramy wieczorem przy reflektorach, to tutaj ten znaczek Nike, on przybiera taki inny świecący kolor, to jest wersja Glow. Tutaj niestety nie mam takiej lampki, żeby to pokazać. Musiałbym ewentualnie, no spróbujemy może z telefonu zadziała. A ma troszeczkę za małą moc pewnie. Nie, raczej nic to nie daje. Testowałem na mocniejszej lampce, fajnie się świeciły, niestety tutaj nie mam tej lampki teraz, więc tego nie sprawdzę, ale to taki dodatkowy bajer. Nie ma to nic wspólnego z wygodą użytkowania tych butów. Także, tak by to wyglądało na pierwszy rzut oka. Zrobię obszerniejsze porównanie tych butów półprofesjonalnych do właśnie tych amatorskich, albo nie. Jeżeli pod tym filmem nabijecie 200 łapek w górę, to ja od razu biorę się do nagrywania tego odcinka i umieszczę go od razu po tych 200 łapkach. Dobra, szanujmy się trochę. Teścik oczywiście będzie, nie chciałem go nagrywać już teraz, bo jeszcze nie jestem w pełni dyspozycji, tak jak wstawiam na Facebooka czas do czasu tę swoją rehabilitację powolną po kontuzji pachwiny. Jeszcze nie jestem w stanie grać tak, jakbym chciał, więc ten test nie będzie też dość rzetelny, bo przy takich wolnych ruchach to wiadomo, to nie jest w ogóle gra. Czy jak już troszeczkę się rozpędzę bardziej, będę w stanie wykonywać bardziej dynamiczne ruchy, jakieś mocniejsze strzały, to wtedy je rzetelnie przetestuję, porównam te modele. Czy jest faktycznie sens dopłacać, chociaż w tym przypadku to ja niewiele dopłaciłem, bo jest to model z zeszłego roku, ale te nówki kosztują, nówki finale kosztują od 300 do 400 zł, także to nie jest mało, a mi się udało wyrwać je za uwaga na Allegro. Polecam przeszukać starsze modele, tylko uważajcie też na podróbki, to jest ważne. Porównajcie sobie na przykład na Ergol zdjęcia, bo czasem wrzucają podróbki, chińskie podróbki i tego nie chcemy oczywiście kupować, ale poniżej 200 zł spokojnie można te męskie, nie dziecięce, tylko męskie, normalne, dorosłe wyrwać z tych starszych modeli, nawet jeżeli chodzi o Proximo, tam za 200 z hakiem można już kupić, czyli ta wersja ze skarpetą najwyższa, jeżeli chodzi o tarfy czy terfy. Także podkuruję się troszeczkę i teścik będzie na kanale. Zobaczymy, czy faktycznie czuć jakąś różnicę. No ja tutaj powiem nieskromnie, że umiejętności mam wysokie, także każdą różnicę powinienem w stanie bez problemu wyczuć, jeżeli chodzi o buty. I zobaczymy. Zobaczymy, czy gra jest warta świeczki. Także trzymajcie się, do kolejnego. Zdrowia życzę przede wszystkim, żebyście nie musieli pauzować przez miesiąc tak jak ja. Do zobaczenia.